Tak, czyli czujesz, że nikt cię nigdy nie szanuje. To są dokładnie moje odczucia. Wiesz co? Usiądź wygodnie i porozmawiajmy o tym. I nie wychodź. Masz ukrytą moc? Oj, nieładnie. Nieładnie, ale nie jesteś aż tak sprytny. Dobra, czyli ciosy ciągle działają. Kryształy się nie przydadzą. Ja pękłem? Diamentogłowy nie powinien pękać. Chyba jestem w rozsypce. Dziadek? Dziadek? Tutaj jesteś. Trudno się na ciebie złościć, kurczaczku. Hej, co prawda nie wiem, czy ty mnie w ogóle słyszysz, ale jestem w kropce. Gwen ma kłopoty, ty jesteś kurczakiem. Nie topysz, rani mnie swoim krzykiem, a wkrótce skończy mi się czas. Co ja mam robić? Dziadku, jesteś tam? Twoje stare rany wcale nie były takie najgorsze. Rodzice nie byli ze mnie dumni. O złych planach zawsze mówię na głos, bo tak naprawdę chyba chcę być złapany. Użyłaś psychoanalizy, aby odwrócić moją uwagę. Oj, świetna jesteś. Hej, serio tak o mnie myślisz? Zbyt świetna. A co to za uwagoodwracacz za tobą? O czym ty mówisz? Dobra, zasłużyłem na to. Zatrzymaj się, ale już! Czy ty chcesz mi coś powiedzieć? Gdy potrzebuję twoich rad, jesteś kurczakiem. Trzeba było słuchać cię ciut bardziej. Będę jadł tak, jak mi się podoba. Tylko tak mogę w pełni docenić świetną grafikę. Ojej. Au. Odrobinkę. Co ty chcesz powiedzieć? Radio Harmonia! Że też Radio Harmonia rozwiązuje moje problemy. Dobra, dziadku, zagraj to! Miłego lądowania! Dobrze, dziewczynko! Przygotuj się na skurczakowanie! O nie, jak to może działać? Słodko! Ben, dziadku! Mam nadzieję, że nie zjadł was wielki zły nietoperz! Nie, wszystkie kurczaki na swoim miejscu! Tym razem plan nie był zły, co? Fakt, poszło o wiele gorzej niż przewidywałem, ale przynajmniej miałem duży przełom w terapii. Nie odpocząłem wystarczająco, zmęczony jestem. Po co odpoczynek, gdy ciągle coś się dzieje? Byłem kurczakiem, Ben. Dobra, dobra, dużo przeżyć. Może trzeba było posłuchać zakazu co do zmian kosmitów. I co do tych innych rzeczy też. Może nie zawsze je rozumiem, ale wiem, że zasady są formą troski o nas. Więc dzięki. Proszę bardzo. I te twoje psychologiczne wywody są przydatne. Całkiem nieźle odwracają uwagę. Czy chciałbyś porozmawiać o swoim problemie dotyczącym niemożności okazywania wdzięczności ludziom? Jeśli podziękuję, to sobie odpuścisz? Może. Dzięki.